witajcie. Cześć. Jak co roku w okresie przed świętami, a teraz to praktycznie już drugi dzień świąt, mamy dla was znowu jakieś pomysły. Tym razem zmierzymy się ze swoimi rączkami i delikatnymi rączkami i spróbujemy zrobić wam domki. Domki, chatki korzenne. Mamy dwa rodzaje. Taki, który już ma gotowe elementy i tylko trzeba je lukrem połączyć, oraz taki, kochani, który trzeba upiec od zera w piekarniku. Tak. Nie wiem, jak to się robi. Tutaj wszystko jest napisane, co trzeba dokupić. To w sumie nie będziemy mówić, że tam jakieś jajka, jakiś lukier i powiedzmy, pisaki, że znowu robimy to pierwszy raz. Tak. Dobra. Wiesz co? Masło. Masz patrz, masło? To zrobimy to bez masła. A, miód tak? Jeszcze. Miód. No dobra, o, czekaj, widzisz? Ja widzę, że jakieś gwiazdki tutaj są do wycięcia po prostu. Zróbmy pierw jeden, no, a później zrobimy drugi. O, takie ładne. Dobrze, że ja nie porwałem tego. No pudełka. Opakowania. O, już mi się nie chce. Trzeba wszystko powycinać. Tak, wytnij dwie sztuki dachu. O, jest. Wiesz co, ty musisz to odrysować. To trzeba odrysować na innej kartce. Dlaczego? O. Masz napisane dwie sztuki. Dach, wytnij dwie sztuki, czyli musisz... Nie, to nie róbmy tego. Ściana szczytowa, wytnij dwie sztuki. No właśnie, skąd ja mam nabrać te dwie sztuki, to już... No to teraz... Wiesz co? Musiałbyś zrobić ciasto, tak. Mieszankę ciasta połączyć z mąką. Dobra, kochani, to zostawiamy, tego nie będziemy robić. Jebane, to jest więcej. Jedno nie, no dobra, to... Odpada. Zajmijmy się, skupmy na drugim domku. Kochanie, pokaż, co masz. Bardzo szybko nam to poszło. Widzicie? Dam to za długo? Za długo. Skąd miałam teraz kartoniki wziąć, wycinać to? No, a tu zobacz, to już masz gotowe. To jest piękne. No to jest przepiękne. Opa. Jakie śliczne, zobaczcie. No to już masz, zobacz, no masz już domek. A tu mam lukier. Ale nie, to musi być ciepły karunku. Klej. Tu masz co? Możemy tego zjeść po prostu taki nie, już będzie. Nie, kochanie. dobra, to teraz tak, wiesz, jak to trzeba zrobić? Trzeba przygotować lukier. Tu jest przepis. Jajka spadać wrzącą wodą. O? Rozbić jajkę i oddzielić białko od żółtek, umieścić w misce białka, dodać cukier, puder, ucierać za pomocą miksera około 10 minut do uzyskania jednolitej masy. Mamy miksera. Lukier nanosić za pomocą rękawa do dekoracji. Mamy rękaw do dekoracji. Można wykorzystać w tym celu również torebkę spożywczą. Gotowym lukrem skleić elementy domku. O. Wiesz co, bo to nie jest lukier. Jest lukier. Ale sklej ta. Dobra, no. Dobra, robimy lukier, tak? Jajeczka, proszę. Jajka, tam? Trzy białka. Białka to gdzie mam oddzielić? Tu? Na morzesz. I poszło światło. Nad tym rozbij. Ty weź, umiesz oddzielić białko od żółtek? Ja myślałem, że ty chcesz, żeby to było na ciebie, a nie na mnie. Bez sensu. Kochani, wiesz, kiedy ja to ostatnio robiłem? Jajka. Jajka sparzyć wrzącą wodą? Nie, bo to chodzi o zabicie jakichś tam tych bakterii. Więc tam idziemy parzyć gorąco. Ale ty się lukier robi przecież cukier. Cukier z ciepłą wodą. To jest lukier. Czy ty wiesz, co znaczy jajka sparzyć ciepłą wodą? Jajka? W skorupkach. A. Nie denerwuj mnie nawet. Aha. Rozbić jajka, dziećbę, no tak, umieścić w misce białka, dodać cukier puder. A ty mi tłumaczysz, wiesz, co to jest cukier puder? No kochany, no po prostu. No już, no już. Dobrze, trzy. To już można schować. Moja kurka. Cukier puder. 5¾ szklanki. To nam nie będzie potrzebne, to będzie do mojej wielkiej jajecznicy. Ojej. Tu jest napisane około 700 gramów. A ty nie chcesz na to całe wezmę, to całe wsypię. A bo tu jest 700? Tu jest 400. No. No to wsypię całe. Mikser. Mówię, że miksera nie mamy. A to blenderem. Ja już wiem, że to nie będzie takie proste. Zdezelowana chata wyjdzie, zobaczycie. Może odsypać troszkę, co? Nie. Mi się będzie jajko trzeba będzie dodać. Nie, nie. Nie, to się zaraz połączy. Teraz będzie... Utknęło.
może ja to ręcznie wymieszam, co? Bo aż zaśmierdział ten. Czujesz? Fu. A tutaj, silniczek. Zaraz by było po. Chcesz ten rękaw do tego? Czy po prostu tak rękami będziemy? Palucha, ty? Myślałam, no. Dobra. Już. Wiesz co, weźmiemy deseczkę na desę, to będziemy stawiać? Żeby... No, tą weź. No, tak? No. To może tak, ja będę trzymał, ty będziesz kleił, co? To tak, to z tym. Cholera jasna. Ja będę trzymał, to będziesz kleił? Cholera jasna, a to jest co to jest? Dach. To jest dach. Ja nie wiem, ja to widzę, weź to. No. Ja to widzę, że po prostu to robić w ten sposób. Ale nie zaczyna od dachu, tylko od tego. A, bo to dach. A. No to poczekaj, to połóż to tu. Już widzę, już wiem co. O. Nie, już nie maczy tam, proszę bardzo. Tak bym miał. O. No to po co już, Dominiku? A z drugiej strony? Z tej? Ale ja to uważam, że to... O. Nie no, trzyma się, zobacz. Teraz trzeba by było tym oblepić to tu z boku. Czekaj, pokaż. Poka sobie. Weź paluchę. O tak, o. No, widzisz? No hej, jak klej, skupienie. Zaraz ci tym palca wsadzę. No właśnie, no to co ty robisz, no to o tym ty mówię. No czemu ty zawsze wszystko po swoje mądrze wychodzi gorzej, no. No trzyma się. Halera jasna. Ale to trzeba więcej tego dawać. Proszę bardzo, będzie więcej lukru. Właśnie, polej to tak o, bo to wiesz, że śnieg pada. Może chcesz to takie do wyciskania? O, śnieg pada. Misio, nie. Jeszcze pamiętaj, że komin. Misiek, komin jeszcze. No dobra, ale to tak... Ja pierniczę. O Jezu. Misio, taki wyszedł glut. Nie, Misio, dlaczego ty jak położysz to tak kluchę piźniesz, no? To zabiorę, co? No jak to teraz zabierzesz? Czy ty nie możesz po prostu tak, żeby to sobie zleciało i skapało? No ju. Tylko... Bo klucha mi leci. Klucha, on no zajebiście w ogóle. Pierniczę. Tu jeszcze. To ja umiem nocki. Lepsze. No, na przykład takie fajne ciekawostki zostały. Z naszych pierniczków. To co, możemy się pochwalić? Tak. Kochani, tak oto zrobiliśmy domek. Arcydzieło. Na wigilijny stół w sam raz można pochwalić się rodzinie i gościom. Tak. O. Zaraz będziemy go degustować, kochani, więc życzymy wam miłej zabawy z takim domkiem, a naprawdę uwierzcie, że warto. Prawda, kochanie? Tak. No to do kolekcji pierników mamy. Zdrówka, pomyślność, rybciu. No i co, i widzimy się w kolejnym odcinku. Coś może wymyślimy. O, tutaj zaspa była faktycznie. O, leci dalej. Bye!